raczej nie powinno. Już kurczę, może by się tu przydało. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Niepokalana Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Moi drodzy, pewnego razu ojciec Pio spowiadał kapłanów. I jak to zwykle, kiedy miał te wyznaczone dni i godziny na ten rodzaj spowiedzi, ustawiła się długa kolejka. I w tej długiej kolejce stał także ksiądz Attilio Negrisolo, zmarły skądinąd w opinii świętości kilkanaście lat temu, kapłan, który w czasie najgorszych prześladowań ojca Pio za to, że niezłomnie wierzył w jego niewinność, był przez 10 bodaj lat suspendowany ad divinis, nie mógł nosić sutanny. Później skądinąd ojciec Pio mu powiedział, że te 10 lat życia będą mu później dodane. Także miał zemrzeć o 10 lat młodszy, a jeszcze przez ostatnie 10 lat życia bardzo wspaniale prowadził konferencje, zwłaszcza dla kapłanów. Był także wielkim spowiednikiem. On sam, trochę mówiono, że odziedziczył po swoim duchowym ojcu ten charyzmat. Kolejka oczywiście była długa, no bo ojciec Pio, wiadomo, ludzie zjeżdżali się do niego z całych Włoch, z całego świata. Trzeba było się na te spowiedzi zapisywać zawczasu. I stojąc w kolejce, ksiądz Attilio odmawiał różaniec. Dziesiątek za dziesiątkiem, część za częścią, różaniec za różańcem. Godzinę, dwie godziny, może trzy godziny. I ta kolejka się tam przesuwała. I w końcu ostatni poprzedzający go penitent wychodzi z konfesjonału. W tym momencie ksiądz Attilio przerywa własną modlitwę różańcową i wchodzi do konfesjonału. I w tym momencie, kiedy wchodzi do konfesjonału, nagle jakaś potworna pokusa atakuje go. Króciutka chwila. Wiemy przecież dobrze, jak to jest, tak? Wychodzi ktoś z konfesjonału, wchodzimy my. Ile to sekund może trwać? I ta gwałtowna pokusa, która go zaatakowała właśnie w tym momencie. Po czym głos ojca Pio z konfesjonału, głos mówiący, albo strzelasz ty, albo strzela on. Czyli jak gdyby wymówka do tego kapłana, który tam trzy godziny bez przerwy odmawiał różaniec, że na ostatnie kilka sekund przerwał tę modlitwę. Albo strzelasz ty, albo strzela on. Oczywiście ta lekcja była zaadresowana do kapłana, który, jak powiedziałem, miał odziedziczyć znaczną cząstkę tego
charyzmatu świętego ojca Pio, do kapłana wyjątkowego, do kapłana, który skądinąd często w poście ścisłym czuwał całymi nocami, modląc się i tak dalej. Więc nie musimy przerażać się nadmiernie tym, że taką radę święty ojciec Pio dał, ponieważ dał ją księdzu Attilio, ale i my możemy z niej wyciągnąć bardzo ważną lekcję. Lekcję na temat tego, jak wielką, jak potężną bronią jest różaniec święty i jak poważnym zaniedbaniem może być rezygnacja z tej modlitwy. I właśnie różańcowi świętemu chciałem poświęcić tę konferencję, która kończy naszą pielgrzymkę. Naszą pielgrzymkę, której hasłem było naucz nas, Panie, modlitwy. Naucz nas modlić się. I której tematem była właśnie modlitwa w jej różnych aspektach. Modlitwa prawdziwa, życie modlitwy. Modlitwa wynaturzona przez sentymentalizm. Modlitwa kontemplacyjna. I tak dalej. Różaniec święty, który jest modlitwą tak prostą, a zarazem modlitwą, która towarzyszyła tak wielkim świętym, jest sam sobie szkołą modlitwy dla nas wszystkich. Jest zapewne modlitwą, która większości z nas, mam nadzieję, że wszystkim, towarzyszy codziennie. A mimo to myślę, że właśnie warto na zakończenie tej pielgrzymki, czyli trochę także jako zadanie domowe na kolejne 11 miesięcy i 2 tygodnie, a nawet trochę więcej, jako to zadanie domowe przyłożenie się do tej właśnie modlitwy. Także sama postać świętego ojca Pio jest dla nas w tym względzie wskazówką. Ojciec Pio zmarł 51 lat temu. Jest to święty bardzo współczesny. Jest to święty, który widział już początek tej rewolucji obyczajowej roku 68. To święty pod wieloma względami możemy nawet i powiedzieć, że nowoczesny. Jest to święty, który miał szczególny dar mistyczny, dzięki któremu odmawiał każdego dnia nawet 100 albo i ponad 100 koron różańca świętego. To właśnie synowie duchowi świętego ojca Pio wprowadzili do mowy, można powiedzieć, potocznej to rozróżnienie pomiędzy odmawianiem różańca i odmawianiem korony różańca. Wzięło się to stąd, że święty ojciec Pio, kiedy go pytali, ile on odmawia różańców dziennie, to on sprytnie odpowiadał, mając na myśli całości różańca, czyli 150 zdrowasiek, a nie 50. Więc on mówił, że tam odmawia 30 kilka. No więc 30 kilka różańców, no to oczywiście jest bardzo dużo, ale jeszcze jakoś to się mieści w ludzkim pojęciu, podczas gdy jeżeli to pomnożyć przez 3, no to już wykracza w ogóle poza możliwości zwykłego człowieka. No bo ojciec Pio, wiemy, tak, o bilokacjach, wiemy o szczególnych darach, wiemy o tym, jak mało spał, także ten różaniec towarzyszył mu właściwie nieustannie. Ale nie tylko święty ojciec Pio jest dla nas taką wskazówką. Możemy wspomnieć także inne wielkie postaci minionego stulecia. Można wspomnieć świętego Maksymiliana, który zawsze, a szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach, trzymał w ręku koronę różańca i pod tą pelerynką habitu trzymał rękę i tam widać było, że nawet w czasie jakichś ważnych rozmów często jakiś paciorek pojedynczy tam obrócił, zatrzymał się na chwilę w rozmowie. Widać było, że wtedy zwraca się do niepokalanej. Można wspomnieć świętego neapolitańskiego lekarza,
Józefa Moscatiego, który oczywiście w codziennej pracy lekarskiej nie miał czasu na to, żeby w tak newralgicznych punktach tej pracy odmówić cały różaniec, ale zawsze, kiedy miał postawić ważną diagnozę i trudną diagnozę, sięgał do kieszeni, ściskał w ręku różaniec, który towarzyszył mu w tych najtrudniejszych momentach pracy. Pracy zawodowej, ale powiemy bardziej pracy, która była jego powołaniem. Można wspomnieć, wydaje mi się, sługę Bożego albo błogosławionego, nie jestem pewien, brata Ave Maria, niewidomego pustelnika włoskiego z duchowego syna świętego Alojzego Orione. On także nieustannie obracał w ręku różaniec i o nim mówi się, że nie mając tych darów takich, jak miał ojciec Pio, tak czy siak odmawiał kilkadziesiąt różańców dziennie. Można wspomnieć księdza Dolindo Ruotolo, zwłaszcza w ostatnich latach jego życia, kiedy już był prawie sparaliżowany i kiedy z trudem poruszał się, opierając się o laskę, i ten wielki różaniec, który się o tą laskę obijał, wydając charakterystyczny dźwięk. Różaniec święty jest jak gdyby leitmotywem także objawień maryjnych, tych, które miały nas przygotować, nas, ludzkość, Kościół, na te tak trudne czasy. No nie bez kozery u progu tego stulecia tak trudnego Najświętsza Panna Maryja w Fatimie ukazuje się z różańcem świętym i nie bez kozery jednym z przesłań fatimskich jest to, że nie ma żadnego problemu międzynarodowego, politycznego, społecznego czy też osobistego, którego nie dałoby się rozwiązać przy użyciu różańca. Jak wiele encyklik poświęcił różańcowi świętemu jeden tylko papież Leon XIII. Możemy wspomnieć na poruszające świadectwo tego XX wieku, jakie znajdujemy w różańcach, które więźniowie obozów koncentracyjnych czy też katowni komunistycznych wyrabiali z tak skromnych przecież racji chleba. Zarazem jednak to właśnie te czasy, poczynając od drugiej połowy XX wieku, to czasy gwałtownego odwrotu, odejścia od praktykowania modlitwy różańcowej. Moi drodzy, 100 lat temu w Polsce było może 3, może 4 miliony katolickich rodzin. I w prawie każdej z tych rodzin codziennie odmawiany był wspólnie różaniec święty. Odmawianie różańca było stałym punktem rozkładu dnia pojedynczych osób i także wspólnot, takich jak parafie, ale także takich właśnie jak rodziny. I dzisiaj w Polsce mamy mniej więcej tyle samo rodzin katolików praktykujących. Z jednej strony rodziny są mniejsze, z drugiej strony katolików praktykujących jest dużo mniej. Powiedzmy, że mniej więcej podobnie będzie wyglądać ta liczba. Ale w ilu z nich odmawia się jeszcze różaniec? I to jest ten paradoks, ponieważ no to właśnie w międzyczasie, właśnie w tym XX wieku Kościół Święty udzielił także specjalnego odpustu, odpustu zupełnego rodzinom, które odmawiają wspólnie różaniec święty.
I można to zestawić także z innym ponurym zjawiskiem, jakie mogliśmy w tym czasie zaobserwować. Ile godzin modlitwy zakonnej dziennie stracił Kościół w ostatnich 50 latach? To jest rzecz dosyć trudna do oszacowania, znaczy trudna do wyliczenia, ale można właśnie spróbować to oszacować bardzo z grubsza, biorąc pod uwagę dwa równocześnie występujące i zresztą powiązane ze sobą ściśle dramatyczne zjawiska. Czyli z jednej strony porzucenie stanu zakonnego przez bardzo wielu i dramatyczny spadek liczby powołań, czy też dramatyczny spadek liczby odpowiedzi na powołanie, a z drugiej strony zjawisko może jeszcze bardziej przerażające, czyli dramatyczny spadek średniej ilości czasu, jaki poświęca się dziennie w klasztorach na modlitwę wspólnotową. I żeby zobrazować to, ja tutaj nie pretenduję do tego, że te liczby, które powiem, są precyzyjne. Chodzi tutaj tylko o rząd wielkości. Załóżmy, że średnia długość modlitwy wspólnotowej w tych klasztorach kilkadziesiąt lat temu to było 5 godzin. No bo wiadomo, że benedyktyni, zakony kontemplacyjne, mniszki miały tej modlitwy więcej, około 8 godzin. Wiadomo, że zgromadzenia jakieś bardziej aktywne miały mniej. To co wiem, to że właśnie w klasztorach franciszkańskich czy dominikańskich, no to właśnie oscylowało około 5 godzin. No i sobie to pomnóżmy przez 100 tysięcy zakonników. To mamy taką jednostkę jak kilo zakonniko godziny i mamy 500 kilo zakonniko godzin modlitwy dziennie. I drugie wyliczenie, czyli po tych dramatycznych zmianach mamy 2 razy mniej zakonników i obawiam się, że jeżeli 2 godziny modlitwy dziennie jest średnio w klasztorach, to jest to całkiem niezły wynik. Czyli mamy zaledwie 100 kilo zakonników godzin. Czyli oznacza to 400 tysięcy zakonniko godzin straty na każdy dzień. 400 tysięcy godzin modlitwy zakonnej dziennie. Czyli prawie 3 miliony godzin tygodniowo, czyli 150 milionów rocznie. 150 milionów godzin modlitwy. Tej modlitwy, która, jak wiemy, podtrzymuje Kościół, podtrzymuje narody i społeczeństwa. Tej modlitwy zakonnej, która daje siły księżom proboszczom, tej modlitwy, która wspomaga formację w seminariach, tej modlitwy, z której także czerpią siły katolickie rodziny, misje. No więc jak to się dziwić, że wszystko idzie tak źle? Ktoś mówi, no, że za to jakość jest teraz lepsza. Ale jest to bardzo wątpliwe. Mówi się, że Jan Paweł II, zapytany kiedyś o orędzie fatimskie, powiedział z głęboką goryczą w głosie, że ludzkość dostała do ręki wszystkie narzędzia, po czym wszystko zrobiliśmy na odwrót. I pomyślmy, ile codziennych różańców stracił Kościół w tym samym czasie. Będzie ich mnóstwo. I to jest właśnie ten czas, kiedy Kościół tak bardzo wzywał do modlitwy różańcowej. Kiedy sama Matka Boża podkreślała to w kolejnych uznanych przez Kościół objawieniach prywatnych. I kiedy wielcy święci
dawali nam tak dobitny, wręcz cudowny przykład miłości do tej formy modlitwy. I działo się to w czasie, kiedy także wielkie wydarzenia historyczne pokazywały nam skuteczność tej modlitwy. Nie tylko te wydarzenia tak wielkie, ale zarazem, które działy się tak dawno, jak bitwa pod Lepanto, ale także w XX wieku mieliśmy te przykłady. W Austrii, gdzie różaniec zatrzymał komunizm. Na Filipinach, gdzie dokonał pokojowego przewrotu w kraju. Czy też na Węgrzech, w ostatnich nawet i latach. Wiemy o przepowiedni sługi Bożego, kardynała Mincentiego, o tym, że kiedy milion Węgrów będzie codziennie modlić się na różańce za ojczyznę, sprawy wreszcie przybiorą dobry obrót. No i wiemy, że dosłownie kilka miesięcy po tym, jak ta liczba uczestników tej krucjaty różańcowej została osiągnięta, na Węgrzech zatwierdzona została nowa konstytucja, która potępiła komunizm, wprost odwołała się do Boga i do dziedzictwa świętego Stefana. Zrobiliśmy wszystko na odwrót. No więc trudno się dziwić, że taką mamy potworną sytuację w Kościele, a skoro w Kościele, to i na świecie. Czym jest modlitwa różańcowa? Jak można ją zobrazować? Jakiego porównania użyć? Święci bardzo lubili posuwać się wręcz do poezji dla oddania pięknej potęgi tej modlitwy. Można użyć porównań z zakresu fizyki, z zakresu naszego życia codziennego. Można pomyśleć o różańcu jako o broni żołnierza. No, wszak różaniec zrodził się, a przynajmniej został spopularyzowany w kontekście krucjaty przeciwko heretykom. Krucjaty, którą z jednej strony toczył święty Dominik swoimi kazaniami i swoim różańcem, a z drugiej strony Szymon z Montfortu swoimi krzyżowcami. Nie wiemy, to wstawka historyczna mało ważna, dlatego nie będę poświęcał tu wiele uwagi tematowi, ale historia różańca z jednej strony budzi trochę kontrowersji, z drugiej strony trochę ginie w półmroku historii i legendy. Na pewno jest bardzo czcigodnym przedstawieniem tej modlitwy to, co wiemy o tym, że został on dany przez Najświętszą Panienkę świętemu Dominikowi. Jest to tradycja, której warto bronić. Zarazem jednak wiemy, że jakieś elementy tej modlitwy były już obecne wcześniej. Wiemy, że także w grobie świętego Franciszka znaleziono coś w rodzaju różańca. Tam akurat były trzy te cząstki, każda po dziewięć paciorków miała. Wiemy tak z traktaciku świętego Ludwika o przeciwnej mocy różańca świętego, o tym zestawieniu właśnie ze świętym Bartłomiejem, jego ojczynaszami, z którego później pomału to się przerodziło w zdrowaśki.
wiemy o tym, że różaniec jest jak gdyby odpowiednikiem psałterza. W psałterzu mamy 150 psalmów, w różańcu 150 zdrowasiek, które jak gdyby, zwłaszcza dla osób prostych, zastępują te psalmy. I niewątpliwie także już w bardzo zamierzchłych czasach modlitwie odmawianej ustami towarzyszyło rozmyślanie nad tajemnicami życia Pańskiego. To w niczym nie umniejsza zasługi świętego Dominika i nie umniejsza w niczym tego, że to jemu różaniec został dany jako ten wielki oręż. No także w naszych czasach na przykład jest ta akcja modlitewna koordynowana przez kardynała Raimonda Berka pod nazwą Szturm na niebo. Czyli także różaniec jako broń wojska szturmującego. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, kiedy mówi o tych apostołach z mieczami, także można powiedzieć, że różaniec staje się w naszej codziennej walce z nieprzyjaciółmi wiary takim potężnym mieczem. Czy to święty Maksymilian, czy ktoś z jego otoczenia porównywał różaniec do karabinu maszynowego. Można porównać różaniec do liny alpinisty, która pomaga mu we wspinaczce, czyniąc ją łatwiejszą i bezpieczniejszą. Można porównać różaniec do kotwicy, która w burzy ratuje przed katastrofą, która daje stałość. Do liny, czy do koła ratunkowego rozbitka. Łańcucha, który pomaga na wąskim przejściu w górach, ale także do łańcucha windy, która wiezie nas wzwyż. Można by porównać różaniec do tej nici Ariadny, która pomaga wyjść z labiryntu, zwłaszcza kiedy się bardzo w życiu zaplączemy. Dla tych, którym bliska jest duchowość świętego Ludwika czy świętego Maksymiliana, piękną myślą będzie to, że różaniec jest łańcuchem niewolnika, że jest liberią sługi. Można tu wspomnieć tego króla Hiszpanii, wydaje mi się króla Alfonsa, który nosił u pasa wielki różaniec. Jakkolwiek sam go nie odmawiał, to przykładem swoim dzięki temu zrobił wiele dobrego, co wyszło mu także na zbawienny pożytek duszy. Czyli różaniec, który w jego przypadku stał się takim znakiem zewnętrznym, zrazu tylko zewnętrznym, ale znakiem służby Najświętszej Pannie Maryi. Podobnie jak jest ze szkaplerzem karmelitańskim. Kto nosi ten szkaplerz, nosi znak służby, zaszczytnej służby naszej Pani. Można porównać różaniec do takiego kabla telegraficznego czy telefonicznego, który daje nam połączenie z niebem. Można także porównać go do stuły, która wiąże małżonków. Nasza dusza jest oblubienicą Bożą. I także właśnie różaniec święty ma ten aspekt. Ale nie tylko, bo wiemy skądinąd, że nie tylko jest to ta stuła, która wiąże naszą duszę z Bogiem, ale że różaniec staje się także silnym spoiwem dla katolickich rodzin. Że tam, gdzie różaniec jest wspólnie odmawiany, tam rodziny nabierają niesłychanej trwałości wobec pokus, wobec burz życiowych, wobec trudów, które w innych rodzinach nierzadko doprowadzają te rodziny do ruiny.
Być może zorientowaliście się, że te porównania, no chociażby do liny alpinisty z jednej strony, a do tego łańcucha, na którym winda wjeżdża w górę, są bardzo różnego rodzaju. No bo przecież alpinista mozolnie wdrapuje się na ten szczyt i owszem, lina jest mu pomocna, ale praca jest jego, podczas gdy winda wiezie nas na wysokie piętro bez jakiegokolwiek wysiłku z naszej strony. Można powiedzieć tutaj, także używając jeszcze jednego porównania, które pokazuje tę różnicę. Różnicę, ale zarazem podobieństwo. W tym mechanizmie naszego życia duchowego różaniec może stać się czymś podobnym do łańcucha w rowerze albo w motorze. Jeden i drugi napędza, choć wiemy, że rowerzysta musi pedałować, a motocyklista nie. Tu dochodzimy właśnie do bardzo ważnego aspektu modlitwy różańcowej, jakim jest uniwersalność tej modlitwy, która odzwierciedla potroszę tę uniwersalność samej Najświętszej Panny Maryi, o której przedwczoraj wspominałem. Różaniec pasuje zarazem do życia ascetycznego, jak i do życia mistycznego. Różaniec jest zarazem modlitwą początkujących, jak i postępujących, jak też i modlitwą doskonałych. Oczywiście, kiedy mówimy o doskonałości świętych tu na tej ziemi, używamy tego terminu w sposób bardzo względny. Święty Franciszek z Asyżu w swojej pochwale stworzenia, tak zwanej pieśni słonecznej, która zaczyna się słowami Laudato Si i która niestety stała się dzięki temu punktem wyjścia, okazją do niezbyt fortunnego dokumentu, jaki powstał niedawno, śpiewa o wodzie, że jest ona bardzo, bardzo użyteczna i pokorna, i drogocenna, i czysta. Pokora wody, o której mówi święty Franciszek, który był pierwszym wielkim poetą języka włoskiego. Pokora wody łączy się oczywiście z jej czystością. Woda jest czysta, więc jest przezroczysta. A to, co jest przezroczyste, ukrywa się, jest niewidoczne, jest niepozorne. Wydaje się jednak, że nie to miał na myśli święty Franciszek. Pokora wody polega na dwóch jej aspektach. Po pierwsze, woda zawsze spływa w dół. Zajmuje miejsce nisko. Po drugie, zawsze dostosowuje się do kształtu pojemnika. Nie jest wybredna. I podobnie dzieje się właśnie z różańcem. Ta modlitwa dostosowuje się do kształtu pojemnika. To znaczy do formy życia wewnętrznego, do poziomu duchowego osoby, która ją odmawia. To dlatego różańcem, tak jak wodą, można nasączyć gąbkę całego naszego życia, w każdym jego okresie. Różaniec jest modlitwą prostą. Bardzo wcześnie można nauczyć tej modlitwy także małe dzieci. Z drugiej strony jest modlitwą niewymagającą. Jest modlitwą, którą mogą spokojnie odmawiać także starcy, nie mający już sił na nic innego. Miałem 2 lata temu okazję poznać jednego bardzo bogobojnego człowieka, bardzo już sędziwego, we Włoszech. Nazywał się Renzo i był też naszym wielkim dobrodziejem. I właśnie
bywaliśmy u niego w odwiedzinach, zachowywał bardzo, bardzo jasny umysł. Ale z drugiej strony, no siedział w takim fotelu i właściwie całkiem nie mógł się ruszać. I tylko przesuwał w ręku paciorki różańca i modlił się w ten sposób całymi dniami. I tak kiedy patrzyłem na Renzo, który w międzyczasie zmarł, to miałem taką refleksję, że kiedy patrzy się na starość człowieka pobożnego, świątobliwego, człowieka, który wydaje się, że był święty, to człowiek rozumie lepiej sens starości, czyli tego okresu, kiedy życie pomału gaśnie i człowiek pomału wkracza w wieczność, a zarazem jak gigantyczny pożytek płynie jeszcze z tej cichej, niepozornej modlitwy takiej osoby. Czyli ten różaniec może nam towarzyszyć od dzieciństwa do późnej starości. Ale pasuje nie tylko do osób w różnym wieku fizycznym, ale także do różnych okresów życia wewnętrznego. Jak dzieci mogą odmawiać różaniec, tak też i konwertyci, grzesznicy, dopiero stawiający pierwsze kroki na drodze zbawienia, z ufnością chwytają za różaniec. Jak odmawiają różaniec dorośli, tak też odmawiają go ci, którzy postępują na drodze świętości. Jak odmawiają go starcy, tak też towarzyszy on wielkim świętym i wielkim mistykom. Święty Maksymilian Maria Kolbe czy święty ojciec Pio dają nam tu doskonały przykład tego, że różaniec, można powiedzieć, duchowo nie starzeje się. Nie jest tak, żeby ktoś wyrastał z tej modlitwy. I dlaczego tak się dzieje? W naszym życiu wewnętrznym, na każdym jego etapie, towarzyszą nam tak jak dwie szyny duchowego torowiska, dwa elementy. Są to modlitwa i umartwienie. Zmieniają się formy, uwarunkowania, aspekty naszego życia modlitwy i życia pokuty. Ale jedno i drugie trwa, jedno i drugie postępuje. Inną jest modlitwa początkujących, inną jest modlitwa postępujących, jeszcze inną jest modlitwa doskonałych. Podobnie inaczej pokutuje dopiero co nawrócony grzesznik, a inaczej wielki mistyk. Święty ojciec Pio mówił o tych dwóch aspektach naszego życia duchowego w takich słowach. Synu mój, wróg nie śpi. Miej się na baczności, czuwając i modląc się. Vigilate et orate, mówił Pan Jezus apostołom. Dzięki pierwszemu nie dajemy się zaskoczyć. Dzięki drugiemu mamy czym się bronić. Te dwa aspekty życia wewnętrznego, vigilate et orate, poprzez czuwanie tutaj rozumiemy także umartwienie. Zresztą czuwanie nocne jest jedną z form umartwienia. Te dwa wielkie aspekty są także niejako punktem centralnym objawień maryjnych w Lourdes i w Fatimie, których przesłanie, jak można by powiedzieć, że streszcza się w tych dwóch słowach, modlitwa i pokuta. Matka Boża wskazuje bezpośrednio na to, co jest istotne. Czyli w pierwszej kolejności wskazuje na modlitwę. Prosi, zaleca i nalega, zarówno w Lourdes, jak i w Fatimie. Sprawy potoczą się dobrze, jeśli będziemy się modlić. Potoczą się źle, jeśli zabraknie modlitwy. Czyli modlitwa jest tak, jak gdyby wielkim sędzią, który rozstrzyga nasze losy. Kiedy jej nie ma, wszystko wali się w gruzy. Kto się nie modli, niewątpliwie potępi się, mówi święty Alfons de Liguori.
A święty Ambroży wyjaśnia, że o ile żywot ludzki, jak powiada Pismo Święte w księdze Hioba, jest podobny do bojowania, o tyle modlitwa jest nienaruszalną tarczą, bez której zostalibyśmy niechybnie ugodzeni. Modlitwa jest najprostszym i najpowszechniejszym wyrazem zjednoczenia z Panem Bogiem. Kiedy relacja miłości łącząca duszę z Bogiem staje się rozmową, nazywamy ją modlitwą ustną. Kiedy relacja ta łączy duszę z Bogiem bez dźwięku słów, mówimy o modlitwie myślnej. Relacja miłości karmiona przez serce czułością to modlitwa afektywna. Relacja miłości wyrażająca się w czystej i żarliwej, miłosnej kontemplacji to modlitwa kontemplacyjna. Czym jest różaniec? Różaniec jest modlitwą ustną. Powtarzamy bowiem modlitwę. Pater, Ave, Gloria. Jest modlitwą myślną, bowiem przewija przed oczyma naszej duszy kolejne sceny z życia Pana Jezusa. Różaniec staje się modlitwą afektywną, kiedy Jego słowa powtarzamy z miłością, jak zakochani, którzy tyle razy dziennie potrafią powtarzać: kocham Cię, i nie nudzi im się to. Różaniec uczy nas kontemplacji i do kontemplacji prowadzi nas. Toteż różaniec pasuje do życia wewnętrznego tych, którzy dopiero co gaworzą, którzy mówią tylko modlitwy ustne. Pasuje do tych, którzy rozwijają się, wplatając te modlitwy ustne rozmyślanie. Pasuje także do tych, których serce i umysł są już stale zjednoczone z Bogiem. Jak ta pokorna woda poi i użyźnia nasze życie wewnętrzne we wszystkich jego fazach. Różaniec jest szkołą ascezy, wskazując nam dzieło naszego zbawienia w tajemnicach bolesnych. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż, niech idzie za mną. Różaniec jest pokarmem dla naszej wiary, dla naszej nadziei, dla naszej miłości. I jest tym przez całe nasze ludzkie życie. Różaniec pasuje więc do wszystkich etapów życia wewnętrznego, bo też pasuje do różnorakich form modlitwy. Jest jednak coś, do czego nie pasuje zgoła. I tu potroszę nawiązuję także do tego, o czym mówiłem przed dwoma dniami. Znajdziemy koronę różańca w ręku studenta, robotnika, zakonnika, profesora, w ręku nawróconego grzesznika i w ręku świętego mistyka. Ale być może poza chwilami kampanii wyborczej nie znajdziemy różańca nigdy w ręku pyszałka. Dzieje się tu coś podobnego jak w teologii, na przykład tej maryjnej. Prosty człowiek nie ma żadnej trudności z uznaniem, że Najświętsza Panienka jest naszą współodkupicielką, że jest pośredniczką wszystkich łask. Wielki teolog, żeby wspomnieć tylko jeden, ale za to jak wielki przykład. Przykład ojca Reginalda Garigula Grange'a, bodaj największego teologa zeszłego stulecia, dominikanina. Wielki teolog podeprze to przekonanie celnymi argumentami. Mistyk, jak ojciec Pio, potwierdzi je swoim doświadczeniem. Jednak człowiek pyszny, czy to świecki, czy duchowny, z łatwością zaprzeczy tej prawdzie, zaprzeczy w imię własnego widzimisię albo w imię swojej własnej interpretacji Pisma Świętego.
I z różańcem dzieje się coś podobnego. Prostaczkowie i mistycy kochają tę modlitwę. Odmawiają go ludzie pobożni i pokorni wszystkich stanów. Podczas gdy ludzie pyszni wszystkich stanów zżymają się i powiadają, że jest to modlitwa bezmyślnie klepana. Albo że to ciągłe wzywanie Matki Bożej odbiera Panu Jezusowi należne mu miejsce. I ci ludzie nie będą baczyć ani na stałe nauczanie Kościoła, ani na jasne przykłady z życia świętych. Zwłaszcza z tych, którzy żyli tak niedawno. Więc różaniec jest modlitwą, która jest dla każdego i w każdym okresie życia wewnętrznego, o ile ma się dość pokory, aby sięgnąć po tę modlitwę starych babci, moherowych beretów, czy jak inaczej będą chcieli nazwać ją postępowcy. Jeden mój przyjaciel zwykł by umawiać, że im bardziej jakieś nabożeństwo jest pogardzane przez pewne kręgi, tym jest ono pewniejsze. Ta uniwersalność różańca ma jeszcze jedno pole, na którym jaśnieje. Różaniec jest tak bardzo uniwersalny nie tylko dlatego, że jest dla każdego i w każdym okresie życia, ale i dlatego, że można odmawiać go w bardzo różnych okolicznościach. Kardynał Berg lubi powtarzać, że zawsze można mieć przecież w kieszeni różaniec. Często można po niego sięgać, czy to dla odmówienia jednego dziesiątka, czy całej części różańca. Na pewno, jeśli jest to możliwe, należy podtrzymywać i odtwarzać zwyczaj odmawiania różańca w gronie rodzinnym. Ale te 15, 20, 25 minut modlitwy wspólnej nie oznacza, że jest czymś niewskazanym, korzystanie z dobrodziejstw modlitwy różańcowej także w innych porach dnia. Nie jestem pewien, czy to był święty Józef Kafasto, czy inny święty, który kiedyś spotkał tę ubogą robotnicę, która wstawała bardzo wcześnie rano, żeby pieszo pójść do pracy bardzo daleko, i on się nad tym dziwił, ten święty. A ona mu odpowiedziała, że w ten sposób może w drodze do pracy odmówić wiele różańców i tymi różańcami czyściła ulice wielkiego i grzesznego miasta. Jeden mój znajomy w pewnym momencie życia uznał, że ma za mało czasu, za bardzo się spieszy, żeby móc jeździć na rowerze, i od tej pory chodzi pieszo. Bo co prawda na rowerze dojeżdżał szybciej, ale wymagało to większej koncentracji i nie mógł się skupić na różańcu. Więc od tej pory chodzi pieszo. Do pracy dochodzi trochę później, ale za to odmówi sobie jeden czy dwa różańce. Tym różańcem można uświęcać i użyźniać codzienne nasze prace. To jest zwłaszcza piękna rada dla matek rodzin, które pracują zwłaszcza w domu, ponieważ w domu jest wiele takich prac, które nie wykluczają możliwości odmawiania przy nich różańca. I można tutaj także wspominać na to, w jakim duchu modlitwy musiała te proste prace domowe, proste w znaczeniu nieskomplikowane, nie w znaczeniu łatwe, wykonywać sama Najświętsza Panna Maryja. I oczywiście są też te prace, w których koncentracja musi być większa i trudniej jest pamiętać na sens poszczególnych tajemnic różańca świętego. Ale o ile nie chcemy takim różańcem dodatkowym zastąpić różańca odmówionego według możliwości na kolanach, przed krzyżem, czy przed obrazem Najświętszej Panienki, czy też przed tabernakulum w kościele,
w możliwie największym skupieniu. O ile taki różaniec odmawiany w czasie pracy jest czymś dodatkowym, jest sposobem na to, żeby tę pracę oddawać Panu Bogu przez ręce Najświętszej Panny Maryi, to taka praktyka staje się czymś bardzo pięknym i bardzo wartościowym. W tajemnicach różańca świętego odbija się wielka prawda wiary katolickiej. Prawda, której Kościół broni przeciwko heretykom, niedowiarkom, przeciwko racjonalistom i szydercom. Prawda, którą Ojciec Święty Paweł VI ujął słowami, które przytoczę po włosku, ponieważ brzmią dużo lepiej po włosku niż w przekładzie. Non si può essere cristiano non essendo mariano. Nie można być chrześcijaninem, nie będąc maryjnym. Gra słów polega tu na tym, że po włosku chrześcijanin brzmi tak, jakbyśmy powiedzieli po polsku może chrystusowy. Nie można być chrystusowym, nie będąc maryjnym. Nie można należeć do Chrystusa, jeśli nie należy się do Maryi. Wielu jest takich, którzy pod mniejszym lub większym wpływem czy to dawnego protestantyzmu, czy to jansenizmu, czy to iluminizmu oskarżają nabożeństwo maryjne o to, że przesłania nam Pana Jezusa. Mówią nam, że stawiając w centrum naszego życia Najświętszą Panienkę, wyrzucamy zeń jej Syna. Ale jest to błąd. Tak jak błędem jest mówić, że górska grań przesłania nam szczyt, zastępuje nam drogę. Nie, ona jest naszą drogą, aby dojść na szczyt. Maryja jest najdoskonalszą naśladowczynią Pana Jezusa. Jest ona także najdoskonalszym obrazem jej Syna. Jak o tym pięknie pisze w Boskiej Komedii Dante Alighieri. Po drugie, Maryja jest najdoskonalszą osobą ludzką. Jakkolwiek bowiem owszem, Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem i na prawdziwości Jego człowieczeństwa zasadza się naśladowanie Chrystusa. To jednak Pan Jezus, wcielając się, wybrał drogę ubóstwa i odarł się ze swego bogactwa tak doskonale, iż pozbawiony jest ludzkiej osobowości. Mamy w nim dwie natury w jednej osobie. Jest to osoba boska, druga osoba Trójcy Przenajświętszej. To też jeśli chodzi o osoby ludzkie, najdoskonalsza jest Maryja. I na tej prawdzie zasadza się naśladowanie Maryi. Więc mamy z jednej strony imitację Christi, z drugiej strony imitację Marię. Nade wszystko jednak Maryja i Jezus są nierozerwalni. I w samym sercu Maryi zawsze odnajdziemy Jezusa. A w sercu Jezusowym zawsze odnajdziemy w sposób szczególny Jego Matkę. No więc zgodnie z prawem geometrii katolicki mariocentryzm jest siłą rzeczy chrystocentryczny. Tak samo jak każdy prawdziwy chrystocentryzm musi być siłą rzeczy mariocentryczny. No i przecież wystarczy pomyśleć, że gdyby tak usunąć Matkę Chrystusową z obrazów przedstawiających wcielenie, to cóż by pozostało? Nie ma zwiastowania bez Maryi. Nie ma Bożego Narodzenia bez niej. Gdyby z pocztówki bożonarodzeniowej usunąć Matkę trzymającą Dzieciątko, trzeba by Pana Jezusa rzucić na podłogę, a jako że była to stajenka, to może i w błoto. I tak właśnie czynią ci, którzy chcą w imię fałszywej miłości Pana Jezusa walczyć z kultem maryjnym. Gdyby wyprosić Maryję z wesela w Kani Galilejskiej, to owo nie nadeszła jeszcze moja godzina, być może rozbrzmiewałoby nad pogrążonym w ciemności światem po dziś dzień. Moi drodzy, nikt nie kochał Maryi tak bardzo jak Pan Jezus. Nikt nie oddał się jej tak całkowicie, jak uczynił to on. Ani święty Bernard z jego wspaniałymi modlitwami maryjnymi, ani święty Bonaventura, autor zawołania Totus tuus sum et omnia mea tua sunt, cały twój jestem i wszystko moje jest twoim, ani święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który
podchwycił to hasło i tak wspaniale je rozwinął, propagując maryjną niewolę. Ani święty Maksymilian Maria Kolbe, który pragnął posunąć się jeszcze dalej niż Ludwik i pragnął być nie tylko niewolnikiem, ale wręcz narzędziem, rzeczą niczym w jej ręku. To, co stało się, kiedy nasze zbawienie, zanim jeszcze zawisło na drzewie krzyża, zawisło na wargach niepokalanej. I kiedy powiedziała ona swoje fiat, niech mi się stanie, to wydarzenie przewyższa którekolwiek oddanie się Maryi przez jej późniejszych czcicieli. Słowo stało się ciałem. Bóg stał się człowiekiem. Stał się nim w łonie Maryi, jako syn Maryi i od strony ludzkiej, jako syn tylko Maryi. Któż może być bardziej oddany Maryi, jak to dzieciątko nienarodzone pod jej sercem? Moi drodzy, w różańcu świętym zanurzamy się w tajemnicę życia Jezusa i Jego Matki. Rozmyślamy, być może czytamy, poznajemy to i owo. Co ważniejsze jednak, modlitwa ta i to poznanie, z którym ona się łączy, karmią naszą miłość. A podczas gdy poznanie sprawia, że przedmiot poznawany staje się podobny do poznającego, wchodzi niejako do umysłu i do pamięci osoby poznającej, o tyle miłość upodabnia miłującego do miłowanego. Więc kiedy karmimy naszą miłość do Boga, do Najświętszej Panny Maryi, upodabniamy się do nich. I w tym właśnie wielkim dziele, w dziele miłości, w dziele uświęcenia, w dziele upodobnienia się do Jezusa i do Maryi, Różaniec Święty jest dla nas potężnym narzędziem. Narzędziem potężnym, a zarazem narzędziem, po które możemy sięgać każdego dnia i każdej nocy. Pomyślmy o tym, jak wiele różańców odmawiał święty ojciec Pio nocą. Pomyślmy także o tym, jak wielu świętych miało zwyczaj zasypiania z modlitwą różańcową na ustach, przesuwając paciorki różańca, dopóki sen nie przerwał ich modlitwy. Korzystajmy więc z tego potężnego narzędzia, jakie sama niepokalana dała świętemu Dominikowi, jakie dała Kościołowi, jakie daje każdemu z nas. Korzystajmy z niego z pokorą, która, jak zauważyliśmy, jest warunkiem owocnego korzystania z tego potężnego środka. Korzystajmy najlepiej, jak będziemy potrafić, i z ufnością, że będziemy potrafić coraz lepiej, ponieważ ona sama, Maryja, prowadzić nas będzie do Jezusa. Prowadzić nas będzie za rękę przez pośrednictwo tego różańca, który z jednej strony trzymamy my, a z drugiej trzyma go ona. Właśnie po to, żeby prowadzić nas, właśnie po to, żeby ratować nas, ilekroć gdzieś się wpakujemy w jakieś manowce, w jakieś bagna w naszym życiu. I postarajmy się w ciągu tego roku, jaki dzieli nas od następnej pielgrzymki, wzrastać w nabożeństwie do naszej Pani i w miłości do tej wspaniałej modlitwy, jaką jest Różaniec Święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Niepokalana Królowo Różańca Świętego.
Nie. Tak, 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 tak